Joseph Conrad, Jądro Ciemności. Akcja noweli rozgrywa się na pokładzie jachtu Neli, zakotwiczonego na londyńskim wybrzeżu Tamizy. Czterej marynarze słuchają opowieści kapitana Marlowa o wyprawie do centralnej Afryki. Marlow chciał udać się w podróż, by żeglować po wodach rzeki Kongo. Swoją opowieść zaczyna od relacji z wizyty w gmachu dyrekcji spółki handlowej, która posiadała statki żeglujące po tej rzece i szybko został przyjęty na stanowisko kapitana parowca Ferslivena. W drogę wzdłuż wybrzeży Afryki udał się francuskim statkiem i z jego pokładu obserwował dziki kraj i żyjących w nim ludzi. U ujścia Konga musiał przesiąść się na inny statek, którym płynąc w górę rzeki dotarł do stacji spółki, wykonanej z bardzo prymitywnych materiałów i zaniedbanej. Idąc w głąb lądu, obserwował czarnoskórych niewolników, wykonujących bezcelową pracę, transportujących bagaże i towary na swych barkach, a w końcu wyczerpanych i chorych, którzy umierali w bezdennej ciszy dżungli. Ich wygląd bardzo kontrastował z elegancją, którą charakteryzował się główny księgowy spółki. Od niego też kapitan po raz pierwszy usłyszał o niejakim Kurtzu, najznakomitszym dyrektorze jednej ze stacji, budzącym podziw i szacunek nawet wśród ludzi, którzy go nie znali osobiście. Wszystko to za sprawą ogromnych ilości kości słoniowej, która spływała z jego stacji w górze rzeki. Po 10 dniach Marlow wyruszył wraz z karawaną złożoną z 60 ludzi, niewolników, ale także pracowników spółki, w pieszą wędrówkę do odległej o 200 mil stacji centralnej. Na miejscu dowiedzieli się, że parowiec, którym mieli popłynąć dalej, zatonął i wpierw należy go wydobyć i naprawić. To uziemiło karawanę na kilka miesięcy naprawy i oczekiwania. Dzięki temu kapitan miał sposobność obserwować z bliska skutki kolonizacji centralnej Afryki. Biali ludzie udawali, że pracują nad ucywilizowaniem dzikiego kraju, w rzeczywistości jednak knuli spiski i nieustannie mówili o wydobywaniu kości słoniowej, która niewątpliwie każdemu miała przynieść ogromny zysk. Ponadto nieustannie mówiono o Kurtzu, wypowiadając się o nim z podziwem, a nawet czcią, czego przykładem był fabrykant cegły, której jednak nie produkowano tam ze względu na brak materiałów. Jedynymi osobami nie poddającymi się ogólnemu zachwytowi byli podróżujący z Marlowem dyrektor i jego zwolennicy, którzy być może nawet umyślnie opóźniali wyprawę niosącą pomoc Kurtzowi. W końcu jednak statek został naprawiony i dyrektor, jego zwolennicy, grupa niewolników oraz kapitan Marlow wyruszyli w górę rzeki Kongo, aby uratować osławionego dyrektora. Podczas podróży kapitan obserwował pierwotną dżunglę, której nieznane połacie napawały go lękiem i przerażeniem. Od nieprzyjemnych myśli odrywał go jedynie wir pracy, gdyż na bieżąco musiał dowodzić statkiem, który wymagał ciągłych napraw. Po wielu dniach w odległości 50 mil od Kurtza dotarli do drewnianej chaty, gdzie znaleźli zapas drewna na opał z ostrzeżeniem, aby płynęli ostrożnie, a także starą książkę zapisaną tajemniczymi notatkami. Następnego dnia podróżników zastała mgła, wraz z którą przybyło zagrożenie z lądu. Grupy tubylców ostrzeliwały z łuków statek. Biali skutecznie odparli atak za pomocą broni palnej, jednak ofiarę ponieśli sternik i palacz, dwaj najbardziej oddani w swojej pracy niewolnicy. Przez cały czas Marlow próbował wyobrazić sobie, kim jest i jak wygląda ów Kurtz. Stworzył sobie w głowie jego wizerunek jako człowieka utalentowanego, wybitnego i owładniętego manią władzy. Po ataku tubylców naszła go jednak myśl, że wielki dyrektor nie żyje. Wkrótce potem dopłynęli do stacji, gdzie przywitał ich młody Rosjanin. Podczas gdy dyrektor i jego świta ruszyli w głąb lądu po Kurtza, Rosjanin rozprawiał z Marlowem na temat wielkości tego człowieka. Młody chłopak opowiadał o swoich wyprawach, jak udało mu się znaleźć w centrum Czarnego Lądu, ale najwięcej czasu poświęcił na wychwalanie zalet Kurtza. Mówił o nim jako człowieku wielkiej idei, niesamowicie inteligentnej postaci, która chętnie przekazuje wiedzę, ucząc innych życia. Okazało się, że po tym, jak Kurtz odesłał ogromną partię kości słoniowej, sam udał się na poszukiwanie kolejnych jej pokładów. W tym celu znikał na całe tygodnie, a nawet miesiące, zaszywając się w puszczy. Odnalazł jezioro i mieszkające wokół niego tubylcze ludy. Wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności oratorskie oraz broń palną, zmusił czarnoskórych do poddania mu się i oddawania mu czci równej jakiemuś królowi czy bóstwu. Sam Rosjanin był zafascynowany tą postacią. Opiekował się nim zawsze podczas choroby i z przejęciem wysłuchiwał wszystkich jego wywodów o życiu. W wyobraźni Marlowa nadal czaił się bardzo niepewny obraz Kurtza, jako pochłoniętego wielką ideą zdobywcę, jednak nadużywającego przemocy, wręcz okrutnego tyrana. W końcu ujrzał go. Wychudłe, zmarnowane chorobą ciało, niesione bezwiednie na noszach w stronę statku. Wtem, w tle, ukazała się gromada jego czarnoskórych wyznawców. Kurtz uniósł się resztką sił i nadal mocnym głosem przemówił do nich, sprawiając, że wycofali się z powrotem do lasu. Chorego umieszczono na statku, ale Rosjanin postanowił zostać na lądzie w gronie swych przyjaciół. W nocy kapitana zbudził dźwięk bębnów i ludzkie okrzyki. Kiedy spostrzegł brak chorego w łóżku, ruszył po śladach zostawionych na brzegu, aby złapać uciekiniera. Wyminął go i mężczyźni stanęli po raz pierwszy twarzą w twarz i po krótkiej, ale poruszającej wymianie zdań powrócili na statek. Następnego dnia wyruszyli w drogę powrotną, a swego przywódcę żegnały tłumy tubylców przyczajone na brzegu rzeki. W drodze Kurtz i Marlow wiele rozmawiali o planach, marzeniach, potędze i sławie. Pewnego dnia chory wręczył kapitanowi plik kartek, mówiąc, że powierza mu to w opiekę, a wkrótce potem umarł, wypowiadając jedynie słowo zgroza. Dyrektor nie krył swego zadowolenia, gdy jego ludzie chowali nieruchome ciało w rzecznym mule. Marlow wrócił do Brukseli z dokumentami Kurtza, dogłębnie poruszony tą postacią. Część z nich udostępnił członkom spółki handlowej, część oddał dziennikarzom i kuzynowi, ale najbardziej poufną część dokumentów postanowił osobiście oddać jego narzeczonej. Kiedy ją odwiedził, minął już ponad rok od śmierci Kurtza. Jednak tak piękna kobieta nadal nosiła po nim żałobę. Marlow nie powiedział jej prawdy o ostatnich chwilach zmarłego. Chciał bowiem, aby zapamiętała go tak, jak dotychczas go sobie wyobrażała. Jako bohatera, człowieka wielkiej idei, za którym podążają tłumy i który swoim działaniem w koloniach czynił dobro. Na tym opowieść kapitana kończy się, a jego słuchacze, przejęci historią, zachowali milczenie. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/A+nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com.